Witam wszystkich w kolejnym odcinku historii akwarystyki. W poprzednim przedstawiłem Wam historię akwarystyki z okresu tak dawnego, że nawet najstarszy góral Karol Macugaratra, gąsienica bratuś, tego nie pamięta. Czas przenieść się w czasy nam bardziej współczesne, a przynajmniej do jakiegoś XVII wieku. Okres wczesnośredniowieczny, średniowieczny i późnośredniowieczny przebiegał w Europie na ciągłej produkcji mieczy, hełmów i zbroi. Nie był to więc okres sprzyjający szkół, a tłukło się go co niemiara. Nie zachowały się żadne informacje o akwarystyce w kronice Gala Anonima czy też Jana Długosza. Przez czas jakiś chodziły słuchy, że Łokietek miał akwarium, ale te informacje zostały zweryfikowane i rzeczone akwarium okazało się po prostu nocnikiem. Będę mówił dziś o Europie, ale na chwilkę skoczymy jeszcze do Chin. Otóż jak wieść niesie, w 1369 roku cesarz chiński z dynastii Ming, niejaki Hong Wu, rozpoczął produkcję porcelanowych wanien do hodowli karasia złocistego. Kształt wanny pozostaje do dziś najbardziej popularnym kształtem akwarium. Wraz z rozwojem żeglugi morskiej, wanny, dzbany i wazy wraz z rybami zaczynają się rozprzestrzeniać po świecie. Z Chin wędrują w XVII wieku do Japonii. Tu wanny służą do kąpieli dla zanikającej kasty samurajów, a rybki idą do sushi razem z chrzanem wasabi. Z ciekawostek, w sprzedawanym w Polsce wasabi jest 0,0 japońskiego chrzanu. Właśnie z Japonii, drogą morską, pierwsze ryby i wczesne akwaria zawędrowały do Europy. Rzeczone wanny pojawiają się tajemniczo w historii Francji za czasów króla Ludwika numer 15, stuprocentowego Bourbona, i jego panienek, czyli Madame de Pompadour i Madame de Bry. Coś jest na rzeczy, bo obie miały coś z wodą wspólnego. Madame de Pompadour ukuła hasło po nas choćby potop, a de Bury z racji swojej pracy musiała się często kąpać. Może i w tych wannach. Rzeczone wanny stają się już wtedy coraz bardziej podobne do wyglądu współczesnego zbiornika. Wykonywane były za pomocą szkła, żywicy i posiadały przeważnie metalowe dno. To dno było od spodu podgrzewane otwartym płomieniem, przeważnie gazowym, czyli była to pierwsza grzałka akwarystyczna. Za termostat służył odźwierny. Jak się spóźnił z wyłączeniem ogrzewania, to na obiad była zupa rybna. W tychże zbiornikach stosowano już pierwszy wystrój akwarium w postaci łupków. Czasami dno też wykonane było z tej skały. Pierwsze akwarium wykonane całkowicie ze szkła przypisuje się niejakiemu Robertowi Warringtonowi. Dokonał tego w 1805 roku, więc początek XIX wieku można traktować jako początek europejskiej akwarystyki. Krajem, który rozpoczyna ten wyścig do akwarium idealnego, jest Wielka Brytania, która w formie Zjednoczonego Królestwa powstała w 1801 roku. Dlaczego ona? Bo jest wyspą i cała jej granica jest brzegiem. A wtedy, w czasach bujnie krzewiącego się handlu drogą morską, jak i posiadania sporej ilości kolonii, łącznie z byłą kolonią, jaką były Stany Zjednoczone, Brytania, miała chyba największe szanse na zapoznawanie się z nowościami wyładowywanymi ze statku. Pierwszy karaś złocisty przypłynął do Europy mniej więcej koło 1611 roku, ale nie w pław. Trafił najpierw do Portugalii, a stamtąd do Anglii i Francji. Jednak dopiero w XIX wieku rozpoczyna się historia europejskich akwariów. Zbiorniki miały wtedy formę kulistych, szklanych waz, w których nie hodowano roślin, a jedynie ryby i cały czas zmieniano wodę. Ten proceder niestety trwa do dzisiaj. Szklane kule z welonami i całkowita wymiana wody pokutuje do dnia dzisiejszego. W 1836 roku angielski lekarz Nathaniel Bagshaw Ward skonstruował szklane, przenośne pojemniki do transportu i uprawy egzotycznych roślin. Do swoich szklarenek wsadzał też sztuczne rybki i udawał, że to akwarium. W 1838 roku zanotowano pierwsze próby utrzymania akwarium morskiego, choć nie użyto jeszcze wtedy tej nazwy. W roku 1846 po raz pierwszy udało się niejakiej Annie Dyn stworzyć stabilny zbiornik morski z koralowcami, gąbkami i wodorostami i prowadzić go przez 3 lata. Dzieło Warda kontynuował angielski chemik Robert Warrington, który do akwarium napakował nie tylko roślin, ale też ryb i ślimaków. On też odkrył, że pomiędzy rybami i roślinami zachodzi pewna równowaga gazowo-biologiczna, czyli fakt wydzielania tlenu przez rośliny, pobierania go przez ryby i wydalaniu dwutlenku węgla potrzebnego z kolei do życia roślinom. Swoje odkrycie opublikował w czasopiśmie Chemical Societies w 1850 roku. Pracował też nad całkowicie szklanym, oprócz dna, akwarium morskim.
Akwarium staje się popularne dzięki wielkiej wystawie światowej, jaka miała miejsce w Londynie w 1851 roku. Oprócz akwarium można było tam zobaczyć też scyzoryk o 75 ostrzach, diament Kohinor i skorzystać po raz pierwszy z publicznych szaletów. W 1853 roku otwarto pierwsze publiczne akwarium w londyńskim zoo. Twórcą tego akwarium był właśnie Robert Warrington. W tym czasie nawiązał współpracę z angielskim przyrodnikiem i podróżnikiem Philipem Henrym Guse, któremu zaproponował dostarczenie materiału morskiego do swoich badań. Guse wykpił się dwoma słoikami z wodorostami i nikt by o nim nie wspominał, gdyby nie fakt, że to właśnie Guse jako pierwszy użył nazwy akwarium. Wcześniej wszystkie te zbiorniki nazywano wiwarium wodnym. Od roku 1853 zaczynają się pojawiać w ówczesnej prasie pierwsze artykuły poświęcone akwarystyce morskiej. Powstawały też pierwsze towarzystwa akwarystyczne. W 1854 roku niejaki Emil Adolf Rosemasler, niemiecki przyrodnik, polityk i pisarz, publikuje w czasopiśmie Die Gartenlaube, taki odpowiednik obecnych pism ogrodniczo-glebogrzebnych, artykuł Der Ocean auf dem Tische, czyli Ocean na stole. Rosemasler napisał go zaniepokojony brakiem wiedzy wśród osób stawiających pierwsze kroki w akwarystyce morskiej. Wkrótce okazało się, że to akwarium słodkowodne, jako znacznie łatwiejsze do założenia, bardziej interesuje czytelników tegoż czasopisma. Rosemasler opublikował w 1856 roku kolejny artykuł zatytułowany Jezioro w szkle, Der See im Glase, po raz pierwszy omawiający akwaria słodkowodne. Ilość pytań, jakie napłynęły do czytelników, skłoniły Rosemaslera do wydania książki Süßwasser Aquarium, w której zawarł porady na temat, jak założyć i utrzymać akwarium słodkowodne. Rok 1850 to powstanie pierwszego sklepu sprzedającego ryby i rośliny akwarystyczne. W większości były to zapewne rośliny, jak i ryby rodzimego pochodzenia. Sklep założył w Paryżu Pierre Carbonnier, francuski naukowiec i akwarysta. W 1865 roku Carbonnier sprowadza do Francji pierwsze egzemplarze prętników, Trichogaster. W 1869 sprowadza kolejne ryby, a są to wielkopłetwy wspaniałe, Macropodus opercularis. Ryby te przetransportowano statkiem Empress z prowincji Zhejiang w południowo-wschodnich Chinach. Ze 100 ryb przeżyło zaledwie 22, z czego 17 dostał Carbonnier. W skład tej dostawy weszło 12 samców i 5 samic. Sklep Carbonniera wytrzymał do 1871 roku, kiedy to w wyniku działań wojennych w wojnie francusko-pruskiej został zniszczony. W 1874 Carbonnier sprowadza bojowniki siamskie Beta Splendens. A w 1878 roku udaje mu się rozmnożyć w niewoli tak dziś popularnego kiryska pstrego, czyli korydora Sparaatus. Zasapałem się tym wymienianiem, ale wytrzymajcie, bo zaraz będzie koniec. W 1876 roku zostaje wydany pierwszy na świecie magazyn akwarystyczny New York Aquarium Journal. Na początku XX wieku opracowano projekt pierwszej pompy powietrza zasilanej wodą. Po I wojnie światowej, kiedy to nie szacowano strat wśród rybek i akwarystów, następuje proces powszechnej elektryfikacji, co z kolei skutkuje wprowadzeniem do akwarium tak znanych obecnie i cenionych urządzeń jak sztuczne oświetlenie, filtry, grzałki i pompy powietrza. Wprowadzenie torebek foliowych, jak i transportu lotniczego spowodowało znaczne ułatwienia w wymianie i pozyskiwaniu okazów z całego świata. W 1954 roku w Amsterdamie powstaje Światowa Federacja Akwarystów, a w 1979 roku ja zakładam swoje pierwsze akwarium, które wspominam czule i ronię łezkę, zapraszając wszystkich do obejrzenia ostatniej, trzeciej części historii akwarystyki, poświęconej właśnie historii akwarystyki w Polsce.